się ogląda swobodnie, w zasadzie może sobie bawić się na ostatnich metrach bez tej skali pierwszą jeszcze. Szansa rewelacyjna. Szansa rewelacyjna. Wszyscy byli w takim czasie. Tak, ale nie te narty i przede wszystkim nie te zmany, bo to przygotowanie to jest. Ja zawsze, jeżeli ktoś mówi, że został dokonany taki straszny postęp, odsyłam do Henka, który w 40 roku biegł na 1500 metrów na wieżę. Na narciarstwie klasycznym wali Wiemę drugi tytuł dla Norwegii. Wczoraj triumfowała Bendeskari, dziś w biegu na 30 km techniką klasyczną zwyciężył Tomas Olgaard. Srebrny i brązowy medal również przypadł Norwegom. Na 7,5 km przed metą od prowadzącej grupy oderwał się obrońca tytułu mistrzowskiego Estończyk Andrus Berpalu. Zyskał kilkanaście sekund przewagi. Kilometr przed metą wygoniła go trójka Norwegów. W końcówce najszybszy był Olsgaard. To jego piąty tytuł mistrza świata. Tuż za nim finiszowali Anders Oakland i Frode Eski. 30-letnia Skari powtórzyła sukces sprzed dwóch lat, kiedy Blachi Finlandii stanęła na najwyższym stopniu podium. Na mecie Norweszka wyprzedziła o 21 sekund Estonkę Kristine Smigun. Trzecią pozycję zajęła rodaczka Skari Hilde Petersen. Nasza Justyna Kowalczyk, jeszcze juniorka, przybiegła na 48 miejscu.